I nie, to nie jest clickbait, naprawdę tam się pojawiłem. I znaczy to dla mnie szalenie dużo z tego powodu, że od niego tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z filmowaniem. To dzięki niemu chciałem sięgnąć po aparat i kręcić filmy. Oczywiście na początku wychodziło to fatalnie i nie mówię, że teraz wychodzi lepiej. I uwierzcie mi, takie mówienie o emocjach jest naprawdę mega, mega, mega ciężkie. Ja się przed tym raczej bronię. Nie jestem osobą, która bardzo łatwo mówi o emocjach, mówi o takich ważnych rzeczach, raczej wszystko staram się obracać w żart. Natomiast nie zawsze się da. Czasami właśnie trzeba powiedzieć sobie coś na serio, samemu przed sobą. To jest właśnie jedna z takich sytuacji. Teraz, gdy powiedziałem to na głos, zdałem sobie sprawę, że wy, jako moja grupa widzów, niewiele o mnie wiecie. Możecie mnie nie znać. Komu nie mówię, że Gonciarz jest dla mnie autorytetem, inspiracją, że jest jako postać, jako kanał na YouTubie kimś istotnym w moim życiu. Ludzie się dziwią. Raczej jest to niepopularna opinia. Co jakby nie ułatwia mówienie o tym, co jest ważne dla mnie. Tak? No bo jeżeli o czymś się mówi, i spotyka się to z krytyką, to człowiek zamyka się w sobie i przestaje o tym mówić. Bo tak naprawdę, jakby się zastanowić, moje zdanie, moja opinia, to jestem ja. I teraz chciałbym wierzyć, że oglądacie te filmy dlatego, że mówię je ja, mówię w nich ja, występuję w nich ja. I jest to przynajmniej w minimalnym stopniu ważne. No bo jeśli nie, no to słabo. I zaczęliśmy od tego, dlaczego sięgnąłem po aparat, dlaczego robię filmy, dlaczego mnie to jara. Dlatego, że inspirowałem się Gonciarzem.